Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie z cyklu ROK Online. Nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Aleksander Olech, dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy. Doświadczenie zdobywał m.in. na Uniwersytecie Jean Molina Lyon, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze czy w Instytucie Wspierania Pokoju i Zarządzania Konfliktami w Wiedniu. Wśród głównych zainteresowań pana doktora są m.in. kwestie terroryzmu i współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę wszystkich Państwa powitać. Tym razem pozdrawiam z Estonii, z Baltic Defence College. Witamy bardzo serdecznie, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy, a dzisiaj porozmawiamy sobie o polityce francuskiej, o tym, co się dzieje wokół Francji, nie tylko w kontekście polityki zagranicznej, ale także zahaczymy o politykę wewnętrzną, a to z uwagi na zbliżające się już w kwietniu przyszłego roku wybory prezydenckie, które oczywiście mogą zmienić układ sił politycznych w Unii Europejskiej, a także w Europie. Ale zacznijmy od kwestii polityki francuskiej, polityki zagranicznej. Niedawno, bo 12 listopada, odbyło się spotkanie ministrów obrony Francji i Federacji Rosyjskiej w formacie 2 plus 2, czyli ministrowie, zarówno pan minister obrony i spraw zagranicznych Francji, jak i ministrowie spraw zagranicznych i obrony Rosji. Poruszono wiele aktualnych tematów, wyzwań na arenie międzynarodowej. Te istotne z punktu widzenia, powiedzmy sobie, polskich interesów to oczywiście sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, to także kwestia koncentracji rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą i potencjalnego odtworzenia tego konfliktu, ale także między innymi sytuacja w Syrii, czy ważne z punktu widzenia oczywiście Francji, sytuacja w Afryce. Jak po 7 latach od odtworzenia właściwie tego formatu, jakie mogą być efekty tego spotkania? Myślę, że na efekty nie trzeba było długo czekać, jeśli spojrzymy na to tak generalnie, czyli stopniowe rozwiązywanie tego kryzysu na naszej granicy, mówię granicy polskiej. Jeśli jednak przypomnimy sobie tę współpracę francusko-rosyjską, to trzeba podkreślić, że jest to pewne nowum. Jest to Francja, członek NATO, aspirująca do bycia pierwszą armią Europy i też dowodząca tymi siłami europejskimi pod wodzą Emmanuela Macrona, a jakoś regularnie te kontakty zawsze gdzieś się przenikają. Ja zawsze jestem ogromnym wrażeniem tego, jak nazywają te spotkania właśnie ci ministrowie, bo to chodzi, że jest to 2 plus 2, gdzie można sprawy zagraniczne, te sprawy obronności omówić. Spotkanie w 2019 roku było pod tytułem La Confiance, czyli takie zaufanie. W tym roku, czy też kilka dni temu, to było Encourage, czyli taka odwaga, dawanie odwagi. I tutaj musimy podkreślić, że pewne kwestie się nie zmieniły. Co to oznacza? Przede wszystkim Ukraina, czy też ten kryzys ukraiński, on dalej trwa w tym takim impasie, że z jednej strony Ukraina stara się rozwijać, ma nowe programy w ramach dołączania do Unii Europejskiej czy NATO, są tam przeprowadzane ćwiczenia, współpracuje z organami ponadrządowymi w ramach współpracy międzynarodowej. Ta współpraca na linii Polska-Ukraina też jest zacieśniana, to społeczeństwo obywatelskie się przenika, ale dalej, jak widzimy, konflikt trwa, a nawet dochodzi do eskalacji w postaci kolejnych wymian ognia czy właśnie zwiększonej obecności wojsk rosyjskich. Ponadto kwestia syryjska. Tutaj na ostatnim spotkaniu kilka dni temu podkreślono, że faktycznie ten konflikt należy uspokajać, ale co ważne, będzie wzmocniona pomoc humanitarna od stycznia zarówno ze strony rosyjskiej i francuskiej. Pozostałe kwestie to rozwiązanie choćby sytuacji ze strzeleniem MH17, tutaj ze strony rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie, czy choćby takie kwestie, jak właśnie współpraca w ramach NATO, Rosja-USA. Francja chciałaby być takim pośrednikiem tych relacji, co udowodniła nam właśnie kilka dni temu, kiedy pan Macron telefonował do pana Putina. Myślę, że tych spotkań należy spodziewać się jeszcze więcej. Francja chce być głównym partnerem Rosji w ramach Europy. Co więcej, nie chcę, żeby to Stany Zjednoczone umawiały się na pewne zmiany dotyczące geopolityki w Europie za Francję czy zamiast Europy, tylko to Francuzi chcą być tym przewodnikiem w ramach Unii Europejskiej, też ich przewodnictwo w przyszłym roku. Uważam, że jest to z jednej strony dobry kontakt ze strony Republiki Francuskiej, z drugiej strony to jest crème de la crème francuskiej polityki zagranicznej, czyli grać na wiele frontów, korzystać tam, gdzie nam się udaje, czyli krok do przodu, krok do tyłu, krok w bok, kiedy jest taka potrzeba. I nie ma problemu z Federacją Rosyjską, ażeby odpowiedzieć im militarnie w Libii. Tak samo można zaangażować się w Syrii,
ale kiedy trzeba współpracować, otworzyć choćby swój rynek, sektor prywatny, wiele francuskich firm inwestuje w Rosji. Jesteśmy na to otwarci. Emmanuel Macron dobrze o tym wie, zwłaszcza, że przecież inne kryzysy w państwie i czekająca go reelekcja. Te spotkanie jeszcze jest o tyle ważne, że Francuzi zagrali, jak gdyby oni dyktowali warunki. Ponadto umniejszyli rolę wizyty wiceprezydent Kamala Harris, która w tym samym czasie wizytowała Paryż. Czyli zagrali jak gdyby na taki świecznik, umieszczając Rosję i USA, gdzie pokazali, że mimo spotkania Emmanuela Macrona z przedstawicielem USA, i jednak to spotkanie być może jest ważniejsze. Też nie bali się wskazać, że mają świadomość o pewnych problemach Federacji Rosyjskich wewnętrznych, czyli łamanie praw człowieka, zamykanie osób, brak sądów. Z drugiej strony Federacja Rosyjska na pewno nie pójdzie na ustępstwa, co pokazała, publikując choćby tutaj wymianę listów dyplomatycznych właśnie z Niemcami i Republiką Francuską. Francuzi mają ten problem, że muszą grać w ramach Unii Europejskiej, NATO, gdzie powinni, a Federacja Rosyjska zawsze może grać tylko dla siebie. Właśnie zastanawiam się w tym całym układzie, o którym pan doktor wspomniał, Niemcy. Tam, jak wiemy, oczywiście formułuje się nowy rząd. Angela Merkel jest już odchodzącym kanclerzem. Jak ta postawa francuskiego prezydenta będzie się kształtowała w kontekście przyszłego kanclerza Niemiec, Olafa Scholza? Czy to nie jest kwestia dyktowania, kto teraz będzie grał pierwsze skrzypce w polityce europejskiej, zanim Olaf Scholz, że tak powiem, nabędzie tego doświadczenia na arenach Unii Europejskiej? I właśnie tu jest pytanie, czy będzie chciał od razu pokazać, że kontynuuje tą schedę po Angeli Merkel i on też będzie chciał w Europie rządzić. Wydaje mi się, że w perspektywie Nord Stream 2 i tych kwestii gospodarczych, mimo wszystko będzie szukał też porozumienia tutaj ekonomicznego przy aprobacie Republiki Francuskiej. Kolejna sprawa jest taka, że początek nowej drogi, czy też tej kadencji kanclerza styka się z wyborami prezydenckimi w Republice Francuskiej, więc obaj panowie mają do udowodnienia, że ich kariery polityczne są najważniejsze i oczekują jak najwięcej. W mojej ocenie Niemcy, to już zakomunikowały Stanom Zjednoczonym i NATO, nie będą się koncentrowały na kwestiach militarnych, więc ich obecność na Bliskim Wschodzie czy w Afryce jest znikoma, ale będą się koncentrować na tym właśnie swoim polu wewnętrznym i gdzieś wskazywaniu, że ich polityka dotyczy bardziej Europy Środkowo-Wschodniej. Republika Francuska musi grać w drugą stronę, czyli cała Unia Europejska, siła militarna i oczywiście utrzymanie swojej pozycji nie tylko w Europie, ale mamy Afrykę, mamy Amerykę Południową i oczywiście już słynny Indo-Pacyfik. Uważam, że ta współpraca będzie dyplomatyczna, ale bardzo trudna dla obu panów, gdyż Angela Merkel i Emmanuel Macron mieli lata na wypracowanie tych dyskusji, rozmów i gdzieś docieranie się. I myślę, że to też był taki dla niej chyba najlepszy partner w tej polityce zagranicznej Francji. Troszkę François Hollande był przez nią przygnieciony, a tutaj myślę, że panowie mogą rywalizować, choć otwarcie tego nie mówią. To prawda, chociaż z ostatnich książek, z biografii Angeli Merkel mamy takie sygnały, że miała świetne relacje z poprzednim jeszcze prezydentem Francji, czyli Nicolas Sarkozy. Ale jeszcze pozostanę w tych relacjach niemiecko-francuskich, bo zastanawiają mnie ostatnie sygnały, które spłynęły do nas z Berlina, z Niemiec, mówiące o tym, że zatrzymana będzie certyfikacja jak na razie gazociągu Nord Stream 2. Wiemy, że na styku kwestii polityki energetyczno-klimatycznej, właściwie energetycznej w tym zakresie, mamy rozbieżności między Paryżem a Berlinem. Berlin mocno naciska na odnawialne źródła energii i gaz jako paliwo przejściowe, natomiast dla Francji istotną jest oczywiście energetyka jądrowa i jej potencjalny rozwój także w Polsce. Polska tutaj takie sygnały zgłasza, więc jak to będzie też odzwierciedlać się w relacjach polsko-francuskich, polsko-niemieckich i w ramach w ogóle trójkąta weimarskiego? Bardzo się cieszę, że pan to zapytał. Uwielbiam ten temat tego rozwoju atomu. Ja też bardzo kibicuję, że jednak wybierzemy Republikę Francuską, naszego partnera, zwłaszcza, że tych planów Emmanuela Macrona jest znacznie więcej. On już teraz zaoferował ten nowy program 30 miliardów euro na te małe reaktory jądrowe. Też pisałem właśnie artykuł na ten temat z panią Natalią Matiaszczyk dotyczącą tych zdolności, jakie może mieć Polska przy współpracy z Republiką Francuską. I teraz mamy tutaj pewien zgrzyt. Nie jest możliwy w mojej ocenie, ażeby Nord Stream 2 stanął. Ta
ta certyfikacja na pewno będzie, ten gaz będzie płynął, jestem o tym przekonany. I tutaj, jeśli myślimy o współpracy na poziomie klimatu, gdzie NATO otwiera swoje nowe centrum eksperckie właśnie do spraw zmian klimatycznych, czyli nawet w tym sojuszu militarnym kwestie zmian klimatycznych są kluczowe. Tutaj nie chcę wchodzić głęboko, ale zwykły przykład na brak wody, brak zdolności do przeżycia osób w Afryce powoduje, że te ruchy się przesuwają, te osoby idą do innych państw, tam powstają nowe konflikty, są grupy rebelianckie, to powoduje zaburzenie systemu, państwa demokratyczne nie mogą funkcjonować. To jest jedna z wielu tysięcy rzeczy, jeden z milionów czynników, ale to się dzieje, te zmiany klimatyczne będą na nas wpływać. I teraz jeśli chodzi o kwestię atomu. Jeśli Francja będzie szła dalej nawet w kierunku tych małych reaktorów, to automatycznie będzie w jakiś sposób wpływała na Niemcy. Dodatkowo Trójkąt Weimarski w kontekście współpracy energetycznej raczej jest bez sensu, dlatego że my od tego węgla powinniśmy odchodzić. Popieram ideę odchodzenia od węgla, a Niemcy jednak chcieliby iść w stronę tego węgla. I teraz tak, jeśli Republika Francuska dalej będzie koncentrowała się na atomie, a mimo tego, że tych reaktorów dużych ma nie być, chociaż teraz jest właśnie jeden ukończany, a na małych reaktorach, ale mimo wszystko Polska zdecyduje się na wybranie innego partnera niż Francja do budowy tych elektrowni 6, to w tym momencie będzie Francja miała własną politykę atomową, Niemcy swoją politykę węgrową i Polska swoją politykę atomową we współpracy z kim? Stany Zjednoczone, gdyż druga oferta jest na biurku, czy być może Korea Południowa, która również wystartowała do wyścigu o atom w Polsce, ale... Japonia. Słucham? Czy Japonia? Być może Japonia, z tego co ja sprawdzałem, Japonia bardzo skrytykowała Koreę Południową, która daje najniższą ofertę, najtańszą, więc ta rywalizacja właśnie wewnątrz Azji wchodzi. Co więcej, Korea Południowa już odbyła drugie spotkanie w ramach grupy V4. I tam tych firm inwestujących z Korei Południowej w państwach V4 jest mnóstwo. I teraz właśnie pytanie, czy odstawimy kraje azjatyckie, Koreę Południową, czy jak pan redaktor wspomniał, Japonię, czy może wybierzemy Francję? Niestety obawiam się, że ostatecznie możemy wybrać opcję amerykańską, która będzie najdroższa. W takim wypadku odsuniemy się od Francuzów, a z Niemcami nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby ten Trójkąt Weimarski funkcjonował, no ale w takim wypadku musimy zastanowić się, gdzie Polska szuka swoich celów, dróg, idei. Czy to jest kwestia militarna bezpieczeństwa? To oddaliśmy Stanom Zjednoczonym. Czy jest to kwestia współpracy, jeśli tutaj energetycznie, no to przecież Nord Stream 2 pomimo Polskę. Czy może współpraca atomowa, to wtedy czemu nie zdecydowaliśmy się na Republikę Francuską? Nie będę wchodził w kwestie już takie mniejsze, bardziej inwestycji, gdyż tutaj trzeba podkreślić, że wiele francuskich firm inwestuje w Polsce, ale nie pozwala nam to na to, żeby być ich głównym partnerem w tym zakresie. W związku z tym ja raczej spodziewałbym się w ramach Trójkąta Weimarskiego współpracy Polska-Francja, Francja-Niemcy i tyle. Gdzieś Polska-Niemcy to jest do wypracowania. Mam nadzieję, że nowy kanclerz, ale tutaj trzeba pytać ekspertów do spraw Republiki Niemiec. Jasne, zawsze przyjście i zmiana władzy to jest szansa na nowe relacje, czy ustawienie tych relacji na nowym poziomie, ale tę sytuację w najbliższych miesiącach będziemy obserwować. Ale wracając już konkretnie do Francji i w tym wypadku relacji Francji ze Stanami Zjednoczonymi, bo te w tym roku doczekały się szczególnego, powiedziałbym, ochłodzenia, oziębienia, a to w wyniku zerwania przez Australię wartego 65 miliardów dolarów kontraktu na zakup okrętów podwodnych i tym samym zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi w ramach tak zwanego AUKUS, czyli takiej reakcji na agresywną politykę chińską. I czy te amerykańskie władze, obecne władze uspokoiły nastroje w Pałacu Elizejskim? Także w nawiązaniu do spotkania, o którym pan doktor wspominał. Myślę, że to była taka dość nieudolna próba. Przede wszystkim była to druga wizyta zagraniczna wiceprezydent USA, też taka dość dużą pokorą przyjeżdżająca do Paryża, czyli widać było ten charakter oczekiwania na ruch Francuzów. Bardzo mi się podobało skwitowanie prezydenta Emmanuela Macrona, gdy pani Kamala powiedziała, że America First już nie istnieje, teraz jest najważniejsza współpraca z partnerami i widzi tą wizję USA współpracującą z Republiką Francuską. Na co Emmanuel Macron powiedział, że to jest piękna miłość, ale w miłości najważniejsze są dowody. I on chyba na te dowody oczekuje.
Tutaj też jest oczywiście kwestia tego, że Kamala Harris nie bardzo chciała współpracować z mediami, które, jak wiemy, w Republice Francuskiej są bardzo otwarte na tę dyskusję z politykami, zwłaszcza, że ich różnoraki charakter pozwala na udostępnianie czy też przekazywanie stwierdzeń z lewa do prawa i z różnych frakcji, a pani Kamala jedynie odnosiła się do takich kwestii, jak choćby tutaj jej możliwa inicjatywa, czy też chęć startu w kolejnych wyborach prezydenckich w USA. Oczywiście nie brakowało takich działań stricte politycznych, czyli wizyty w Instytucie Pastera, czy choćby ta inicjatywa dla pokoju, czy dyskusje na temat Libii. Ale Stany Zjednoczone muszą pogodzić się z Republiką Francuską. Republika Francuska już wysłała z powrotem swoich ambasadorów zarówno do USA, jak i do Australii, dlatego że teraz to jest ich główny partner w Europie, jeśli chodzi o właśnie o kwestie bezpieczeństwa. Powinni z Republiką Francuską rozmawiać. Też to jest taki pośrednik choćby w dyskusjach z Federacją Rosyjską, w mojej ocenie. A ponadto przecież Republika Francuska ma też swoje interesy, w zasadzie miała na Indo-Pacyfiku, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, a jest to dalej przecież sojusznik NATO, partner najsilniejszy razem z Wielką Brytanią, więc sądzę, że to był ogromny błąd Stanów Zjednoczonych, ale jaki dla nich korzystny. Takich błędów należy oczekiwać w polityce, a Francuzi już poszukują kolejnego tutaj kupca na zakup, padały takie hasła jak choćby Kanada, więc myślę, że gdzieś sobie odbiją to, a jeśli nie tutaj, to przecież sprzedają tysiące sztuk broni do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin, Indii, Egiptu, więc gdzieś ta współpraca dalej będzie działała. W mojej ocenie wybór przez Polskę tego strategicznego partnera może być błędem. Mam na myśli taką politykę zagraniczną. Warto jest tak właśnie troszeczkę balansować. Raz z jedną państwem, raz z drugim. To jest sztuka, jeśli chodzi właśnie o tę współpracę na różnych polach społecznym, gospodarczym, militarnym. I też przecież mamy jeszcze kwestię choćby importu z Chin. Tutaj nie możemy wybrać konkretnie jednego partnera, gdyż automatycznie zamykamy sobie rynek. Ja czekam też oczywiście na kluczową kwestię, czyli czy prezydent Joe Biden zdecyduje się w którymś momencie poprzeć publicznie Emmanuela Macrona, wskazując, że byłby to najlepszy wybór, jak w poprzednich latach takie gesty czynili do siebie właśnie Angela Merkel czy Emmanuel Macron. Tak, tę sytuację będziemy obserwować. Jeszcze słuchając pana doktora, tak zastanawiam się w tym wszystkim układzie relacji amerykańsko-francuskiej, jakie znaczenie ma właśnie Rosja jako ten klucz Paryża do Moskwy i tutaj poprzez Waszyngton, patrząc na to, że z jednej strony, jeżeli my byśmy jako Polska weszli w układ, użyłem takiego sformułowania układ, ale współpracę energetyczną w zakresie atomu, to wzmacniamy swoje relacje nadszarpnięte z Paryżem jakiś czas temu w nawiązaniu do historii z Karakalami, tak, już takiej słynnej w 2015 roku. Z drugiej strony tutaj się pojawia, że właśnie Paryż może mieć ten klucz do Moskwy zupełnie inny niż Berlin, który jest ściśle związany gazociągiem Nord Stream 2, więc wiadomo, że ta współpraca tutaj będzie jak najbardziej podążać w tym jednym i w tym samym kierunku. Tak, ale musimy pamiętać choćby o Turcji, która nie ma problemu, ażeby współpracować z Unią Europejską w ramach tutaj otrzymywania gratyfikacji finansowej, zatrzymywania napływu migrantów, kupuje systemy S-400 od Federacji Rosyjskiej, a dalej jest drugą największą armią NATO i jest w tym sojuszu i stara się, że tak powiem, udzielać swojego wsparcia choćby dla baz Stanów Zjednoczonych na terytorium tego kraju. Uważam, że właśnie to jest to kluczowe podsumowanie, że patrząc na Europę w ramach państw Unii Europejskiej demokratycznych, musimy myśleć o tym, że to właśnie Republika Francuska jest najważniejsza i Waszyngton jest tego świadomy, dlatego też zdecydował się na tę wizytę. Też panowie Joe Biden i Emmanuel Macron widzieli się tydzień wcześniej w Rzymie. Więc to jest takie przedłużenie tych ich relacji i myślę, że w NATO, dopóki nie ma takiego pełnego, jednego, stanowczego tak dla wszystkich inicjatyw i wszystkie państwa nie idą w jednym kierunku, będzie wielokrotnie dochodziło do sytuacji współpracy właśnie z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi czy innymi państwami właśnie z Bliskiego Wschodu, choćby niestety w ramach zakupu czy sprzedaży broni. Sama Republika Francuska sprzedawała broń do państw, na które było nałożone embargo.
więc tych kwestii pomniejszych, większych jest dużo. Dlatego ja wolę patrzeć na pewne kwestie dość globalnie. Czyli popełniamy te błędy, ale to jest dla nas kluczowe, że musimy w tej polityce tak troszeczkę się cofać i Emmanuel Macron jest tego świadomy. Jest tego świadomy, że powinien otworzyć się na Polskę z uwagi na jej położenie geopolityczne i też naszą taką troszeczkę silniejszą politykę zagraniczną ostatnimi czasy, zwłaszcza na zachód. Na wschód ta nasza polityka jest stricte określona, ale na zachód troszeczkę szukamy różnych tutaj zdolności do współpracy, choćby w ramach programu Miecznik Morze Bałtyckie rozważamy tutaj współpracę z włoską firmą Leonardo, więc Stany Zjednoczone będą z tego świadomy i Emmanuel Macron będą z tego świadomy, liczą się z tym, co mnie bardzo cieszy. Jeśli rozmawiamy o Francji, to nie sposób poruszyć oczywiście kwestii afrykańskiej, ale tutaj chcę zacząć zupełnie z innej strony, czyli kwestia metali ziem rzadkich, tak szalenie istotnych w obecnych czasach do rozwoju nowoczesnego przemysłu, telekomunikacji. Właściwie dzisiaj te metale ziem rzadkich są niezbędne do głośników, do mikrofonów, do słuchawek, do turbin wiatrowych. Właściwie nie ma branży, w której te metale nie byłyby niezbędne. I rewolucja w zakresie zielonej energii, też komunikacji sprawia, że dostęp do metali ziem rzadkich staje się coraz większym wyzwaniem, coraz trudniejszym. Dotychczas głównym importerem były Chiny i Peking chce bronić swojej dominującej pozycji na arenie światowej, ale poszukuje jednocześnie nowego dostępu do tych złóż, a jednym z takich regionów jest właśnie Afryka. Ale w Afryce ścierają się interesy chińskie, interesy amerykańskie, interesy także rosyjskie i właśnie francuskie. Jak Francja z uwagi na swoje też historyczne doświadczenia, na także kwestie kulturalne, kulturowe i kontrolę nad tym obszarem byłych kolonii, chroni swoich interesów politycznych i energetycznych, jak na przykład w przypadku Nigru czy Mali przed zakusami tych mocarstw, o których wspomniałem. Republika Francuska ma ogromny problem, dlatego że z państwami z Afryki może współpracować na dwóch polach, przede wszystkim militarnym, czyli wsparcie na rzecz bezpieczeństwa, po drugie współpraca gospodarcza, czy też oddziaływania na kwestie polityczne, nie bójmy się użyć tego słowa, że Francuzi, że tak powiem, nadawali tutaj swój prymat, czy też oni tak w cudzysłowie wybierali prezydentów w danych wybranych krajach afrykańskich, dlatego że to ich to wsparcie powodowało, że te osoby utrzymywały się przy władzy. Dlatego Francuzi starają się utrzymać te swoje wpływy, ale jest to bardzo, bardzo kosztowne. Kwestia militarna. Tutaj są bazy francuskie wojskowe, obecność francuska wojskowa. Tutaj oczywiście odsyłam do swojego raportu na ten temat, zagraniczne bazy wojskowe Republiki Francuskiej, ale tu możemy przypomnieć choćby o tej misji Barkhane, czyli rozciągającej się na Mali, Czad, Nigr i na państwa G5 Sahel. Mamy też bazę wojskową choćby w Senegalu czy Wybrzeżu Kości Słoniowej. No ale kwestie gospodarcze, tutaj tak jak pan redaktor wspomniał, choćby Mali czy Nigr, to jest kwestia choćby wydobycia rzadkich surowców. Odpowiadając na pierwsze pytanie, wiele państw afrykańskich jest świadoma tych niebezpieczeń, zagrożeń wynikających z ekspansywnej polityki wydobywczej Chin, ale także Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I tutaj taki mały języczek uwagi. Republika Francuska rozbudowuje swoją bazę właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wojskową, która była bardzo mocno wykorzystywana przy ogromnej wdzięczności Stanów Zjednoczonych podczas wycofywania się wojsk amerykańskich z Afganistanu. Więc już Państwo widzą, jak te interesy się mocno przecinają, ale nie wszystkie państwa tak bardzo akceptują działania Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin na swoich terytoriach i to nielegalne wielokrotnie wydobywanie. I tutaj możemy wspomnieć o Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ganie, Tanzanii czy Zambii, które zdecydowały się podjąć kroki prawne przeciwko takim firmom i też odsyłają wszystkie osoby, które podejmują takie działania. I tutaj warto wspomnieć, że Gana jest takim przykładem, czy też precedensem, który stawia takie osoby w stan oskarżenia właśnie za podejmowanie działań przeciwko wydobywaniu i też wykorzystywaniu tych złóż naturalnych Gany. To, co pan redaktor wymienił, tych surowców jest wiele, wiele, wiele więcej. Warto wspomnieć, że kobalt, tak, to jest praktycznie 70% wydobycia kobaltu jest z Kongo, więc te kraje afrykańskie są kluczowe, ale dla Francji całość wydobycia uranu dla niej to jest Nigr, więc oni muszą być skupieni na Nigrze, dlatego że uran, zdolności atomowe to jest właśnie ta współpraca bilateralna. Jeśli chodzi o Mali,
Mamy tam kopalnie choćby złota. Oczywiście tych surowców jest wiele więcej, które Chińczycy czy inne organizacje nawet zaangażowani są w to, Rosjanie, ale też Francuzi chcą bronić. Tutaj mamy takie surowce jak oskan, itr czy neodym, które są kluczowe dla naszych baterii, do tworzenia ekranów smartfonów czy budowania słynnych już dronów. I teraz tak, kluczowe jest to, że jeśli angażujemy się w zatrzymywanie jakiejś ekspansji, a Chińczycy mają ogromne zdolności finansowe, ażeby wykupywać czy też utrzymywać swoją obecność w tych krajach afrykańskich, Francuzi muszą zaoferować coś w zamian. No i teraz pytanie, czy Francuzi są w stanie grać na tylu kierunkach w tym samym momencie. I tutaj właśnie jest ten problem dla Francuzów, że ogromne inwestycje chińskie nie pozwalają im na taką ogromną, taką stałą i dużą obecność, gdyż mają właśnie te kwestie militarne. Francuzi w Chinach, a Chińczycy w Afryce są dużo mniej obecni właśnie militarnie, a mogą być gospodarczo lub w ramach prywatnych firm. A z drugiej strony nasuwa mi się taki jeden być może trywialny bardzo czynnik, ale bardzo często kraje Zachodu, kiedy przychodzą, w cudzysłowie przychodzą do państw afrykańskich, to oprócz tego, że chcą tam inwestować, to wskazują na pewne kierunki działań zmian demokratycznych. A Chińczykom zupełnie na tym nie zależy, więc może łatwiej jest wtedy korzystać z oferty chińskiej. Teraz im na tym nie zależy, tak samo jak już słynna pożyczka chińska dla Białorusi w wysokości 300 milionów. Chodzi o to, że na czarnym lądzie znajduje się prawie 90% wszystkich światowych rezerw platyny i kobaltu, więc to są ogromne liczby i Chińczycy są świadomi, że oni teraz, angażując się w ramach firm prywatnych, będą w przyszłości mogli prosić i mieli wpływy na poszczególnych polityków lub na poszczególne firmy. Będzie to taka ukryta ekspansja chińska na poszczególne państwa. To nie znaczy, że nie możemy pozwalać Chińczykom na inwestycje. To chodzi o to, że jeśli my bronimy się przed tą technologią i napływem chińskim do Europy, ażeby te wszystkie produkty i wpływy chińskie nie były tak duże, to też mamy świadomość, że Afryka, która cały czas ma ten problem właśnie z tymi różnymi wpływami, nawet jeśli Francuzi są na pewnym terytorium, pojawiają się prywatne firmy wojskowe. I dając, też oddając Chinom całość, nie tylko złoże, ale też rządy i, że tak powiem, wybory demokratyczne lub niedemokratyczne w przyszłości, oddajemy cały ląd, ponieważ pieniędzmi są w stanie Chińczycy zrobić wszystko, choćby nawet budując elektrownie wiatrowe w Ganie czy na południu. Co ważne, mam jeszcze kwestię RPA, gdzie też dochodzi do rywalizacji, ale to jest właśnie rywalizacja Chiny-Stany Zjednoczone. Więc mam takie wrażenie, że Chińczycy stali się tym głównym przeciwnikiem takim ekonomicznym w Afryce, a Rosja takim przeciwnikiem militarnym. Z drugiej strony proszę pamiętać, że często ten przeciwnik powoduje to, że my przejmujemy ten patronat w danym kraju. Co mam na myśli? Jeśli Republika Francuska chce wejść do jednego kraju, bronić go przez ekspansję chińską, automatycznie narzuca swój prymat. O tym też trzeba pamiętać, co wielu francuskich przywódców zarzuca Francuzom, że oni w imię swoich tej idei tworzenia państw afrykańskich chcą kontrolować konkretne państwa i nie dają właśnie tej wolnej władzy, czyli wolnej woli politykom afrykańskim, żeby to oni budowali te swoje państwa tak, jak oni to widzą. Zarysowaliśmy obszar wyzwań tego, co się dzieje aktualnie, ale także wydarzy się to, w jaki sposób w przyszłości będzie kontynuowane w polityce francuskiej i w tej polityce zagranicznej i w tej polityce bezpieczeństwa, ale nie sposób uciec od tego, co dzieje się na scenie wewnętrznej, na scenie politycznej Francji. A to już to, o czym po części wspomnieliśmy, czyli zbliżające się wybory, a właściwie trwająca już w jakiś sposób kampania wyborcza. W 2017 roku centrysta Emmanuel Macron pokonał, zmierzył się z prawicową polityczką Marine Le Pen, wygrał to starcie. Pytanie, czy to starcie zostanie powtórzone w kwietniu 2022 roku, czyli czy czeka nas powtórka z rozrywki, czy może pojawią się nowi kandydaci silniejsi i czy właściwie ta ocena działań rządu w walce z pandemią, niezadowolenie społeczne we Francji, niedawny bunt żółtych kamizelek, czy to w jakiś sposób wpłynie na sondaże francuskiego przywódcy? Panie redaktorze, znowu bardzo rozbudowane pytanie, więc będzie bardzo długa odpowiedź. Zacznijmy od tego, że chce pan ode mnie odpowiedzi, kto wygra wybory i kto będzie w drugiej turze, a ja oczywiście podejmę rękawicę. Jestem przekonany, że Emmanuel Macron wygra drugą tej elekcję, będzie prezydentem w kolejnych latach i zmierzy się w drugiej turze z Marine Le Pen. To jest moja ocena sytuacji na ten moment
na tyle, na ile wiem, ale oczywiście... Szybko zapytam w takim układzie, a co z kandydatem, który niektórzy nazywają kandydatem rezerwowym, czyli były ze strony Komisji Europejskiej Michel Barnier, były, że tak powiem, zarządca Brexitem. Myślałem, że zapyta pan o Erika Zemmour, ale widzę, że pan Ksawie, że powiem, wygrał w pana tutaj przewidywaniach. Tutaj kandydat Der Republikan, on ma mniej więcej 13-15% poparcie. Odbiera troszkę to poparcie właśnie Marine Le Pen, ale też jest takim troszkę przeciwnikiem Emmanuela Macrona. Wydaje mi się, że prezydent Macron ma teraz dwa razy większe poparcie niż on, więc nie jest w stanie go dogonić. I tutaj mogę dopuszczać myśl, że pojawiłby się w drugiej turze zamiast Marine Le Pen, ale jestem przekonany, że Emmanuel Macron wygra tę drugą turę i będzie miał drugą kadencję. Więc jeśli pan powiedział o politykach, to może od razu powiem, że jest aż 41 kandydatów. I w mojej ocenie głosy będą się prezentowały następująco. Emmanuel Macron zwycięzcą, Marine Le Pen na drugim miejscu. Jeśli będzie ta pierwsza tura, to oczywiście pan Xavier Bertrand. Oczywiście jest jeszcze mój ulubieniec z pierwszych wyborów sprzed 5 lat, sprzed 3 lat, Jean-Luc Mélenchon. Mamy pana Erika Zemmoura. No i oczywiście są takie osoby jak nowa pani w polityce, czyli Helen Tu, która jest, tak powiem, wspiera partię zwierząt, jest oddana właśnie prawom zwierząt i ona też podobno ma to te 2% zdobyć i być może komuś je potem odda, ale tych kandydatów jest na 41. Wracając do głównego pytania. Emmanuel Macron jest świadom tego, że jego decyzja o wypowiedzeniu słów przeciwko zagrożeniom islamskim w państwie spowodowała, że przesunął się bardzo w stronę Marine Le Pen, próbując odebrać jej elektora. Następnie próbował wycofać się z tego stwierdzenia, gdzieś korzystał z tej ustawy antyterrorystycznej, czyli tutaj przeciwdziałaniu terroryzmowi, podkreślając, że potrzeba jest ta, aby kontrolować te zagrożenia terrorystyczne w kraju, po czym następnie powiedział, że jest to zagrożenie bardzo duże i trzeba przeciwdziałać dżihadyzmowi we Francji. Nie wiem, czy była kwestia polityczna i plan polityczny na kolejną kadencję, ale było to o tyle mądre posunięcie, że pokazał, że faktycznie jest potrzeba walki z tym terroryzmem wewnętrznym w kraju i Francuzi muszą na niego reagować. W drugą stronę się przesunął, po czym, gdyż Pałac Elizejski tuż po wycofaniu wojsk amerykańskich powiedział, że jak co roku przyjmie kolejną grupę migrantów, tym razem z Afganistanu. Czyli wykorzystując głos Pałacu Elizejskiego i swój własny, stara się budować ten wizerunek osoby, która chce walczyć z tymi zagrożeniami terrorystycznymi, jest świadoma terroryzmu wewnątrz Francji, ale co ważne, to Emmanuel Macron zmniejszył liczbę o połowę żołnierzy walczących z terroryzmem w Afryce, w G5 Sahel, misję Barkhane z 5 tysięcy do 2,5, a w następnych latach 2023 ta misja się skończy, gdyż Macron powiedział, że trzeba walczyć z terroryzmem w kraju, więc pokazał też, że nie będziemy walczyć za innych i jesteśmy przeciwko temu dżihadyzmowi, ale za chwilę zaakceptował migrantów. Czyli nie wszyscy wyborcy tak pilnie kontrolują, ścigają się i też oglądają, śledzą te wszystkie newsy od Emmanuela Macrona, a on stara się balansować, gdyż wie, że 4 lata wcześniej Marine Le Pen w mojej ocenie była bardzo blisko, żeby go pokonać, jeśli faktycznie sytuacja wewnętrzna byłaby jeszcze bardziej napięta. I teraz tak, jeśli Emmanuel Macron będzie utrzymywał swoją taktykę walki z COVID-em, zapytał pan też redaktor o COVID-a, to wczorajsze doniesienia są takie, że paszporty COVID-owe w Republice Francuskiej, to jest cytat, pozwalają Francji, żeby nie robić lockdownu, tak jak zrobiły to Niemcy i Wielka Brytania. Też taki mały przytyczek dla tutaj swoich sąsiadów. I podkreślił, że zastanawia się, co będzie konsultował z Komisją do Spraw Sanitarnych w Republice Francuskiej, czy nie zlecić trzeciej dawki dla wszystkich, tej wzmacniającej. Obecnie jest tak, że we Francji jest zaszczepionych około 74% populacji. Zaszczepionych jest dwoma szczepionkami lub przeszły COVID i mają jedną szczepionkę. Obecnie trzecia szczepionka jest wprowadzona dla osób starszych poszczególnych sektorów, ale być może będzie dla wszystkich.
I teraz duża część Francuzów, w zasadzie ten cały jego elektorat, teraz prawie 30% poparcia, cieszy się z tego, w jaki sposób Emmanuel Macron radzi sobie z COVID-em w postaci braku lockdownów. To pozwala im na wiarę, że faktycznie Republika Francuska radzi sobie z tym wirusem, mimo że Emmanuel Macron wczoraj podkreślił, że czeka nas piąta fala. I w tym ujęciu prezydencko-elekcyjnym i też walce z COVID-em, tej polityce wewnętrznej, będzie on utrzymywał dyskurs, że Francja sobie radzi z COVID-em, że finansowo jest w stanie dalej utrzymywać gospodarkę na najwyższym poziomie, nie ma cięć w płacach, czy Francja nie zdecyduje się choćby właśnie w inwestycje zagraniczne, współpracę, tak jak powiedzieliśmy, choćby z Polską, te inwestycje w reaktory atomowe, dlatego, że to mu daje taką przewagę, że on jako prezydent przetrwał kryzys terrorystyczny, przetrwał kryzys w Afryce, jest teraz kryzys covidowy. I myślę, że tą kartą będzie grał. Oczywiście krytycy mogą mnie wypunktować, także ja, że we Francji jest teraz prawie 600 tysięcy osób bez dokumentów, czyli tak naprawdę nie wie nikt, skąd oni pochodzą, kim są i przebywają w różnych zamkniętych gettach, czy choćby to, że misja Barkhane, podobnie jak misja Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, tak naprawdę trwała przez kilka lat, tam wcześniej była operacja Serval, a teraz nagle się skończyła. Ani nie ustanowiono rządów demokratycznych, ani nie podjęto działań, które miałyby na celu naprawę tej sytuacji. Z drugiej strony Francuzi zdecydowali, że jednak warto inwestować w kosmos. Jeśli przeczytamy media, no to Stany Zjednoczone w kosmosie. Rosja wystrzeliwuje teraz pocisk, który niszczy własną satelitę, pokazują, że mają zdolności, ażeby operować w kosmosie. Chiny w kosmosie, Japonia w kosmosie, Francja też w kosmosie. To też taki sygnał jest, że Francuzi czują się elitarni. Emmanuel Macron wprowadza nas do kosmosu. Nie jest to prezydent idealny, ale dla Francuzów, ale jest to prezydent, który może być kolejnym prezydentem, czy kolejny raz być wybrany, dlatego że Francuzi nie widzą nikogo lepszego na ten moment, gdyż Marine Le Pen to jest całkowita zmiana dyskursu. Z drugiej strony, jak się zastanawiam w kontekście ewentualnego potencjalnego niezadowolenia społecznego, że może rzeczywiście, tak jak tutaj pan doktor postawił diagnozę, Emmanuel Macron będzie prawdopodobnym zwycięzcą, ale z drugiej strony czytałem takie liczne analizy mówiące o tym, że może się pojawić duża grupa osób, które odda głos nieważny i wtedy to zwycięstwo będzie okupione ogromną liczbą głosów nieważnych, wtedy ten mandat społeczny Emmanuela Macrona będzie niższy, będzie mało znaczący. Czy takie zagrożenie też pan doktor widzi? Kwestia jest taka, że te głosy nieważne, jest to pewien poziom sprzeciwu, pokazania, że nie liczymy się z tym, że obecny prezydent chce, czy też pragnie jakichś zmian, tak naprawdę walczą tylko o swoje własne idee. I tutaj dlatego pan Bertrand mógłby być tym takim kluczowym czynnikiem dla kolejnych wyborów, ponieważ jako były tutaj minister do spraw zdrowia, zna sytuację covidową i rozumie, jak kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego są ważne, ale ile możemy grać na COVID-zie? To jest chwilowe. To jest sytuacja, powiedzmy, na rok, dwa. Macron podkreśla kwestię szczepionek. Druga sprawa, musi pan dyrektor pamiętać, że to jest druga i ostatnia kadencja. Więc Emmanuel Macron musi zrobić wszystko, żeby ją wygrać i nie będzie dla niego ważne, ilu tak naprawdę tych jego zwolenników czy przeciwników zdecydowało się zagłosować przeciwko niemu, albo na przykład w ostatnim momencie pomyślał, że nie, jednak to nie Emmanuel Macron. On musi wypracować sobie te ponad 50% i faktycznie to jego poparcie znacznie spadło i Francuzi widzą właśnie takich kandydatów jak choćby Eric Zemmour, tak, czyli nowy Trump. Czy jest to ogromne poparcie dla Marine Le Pen? Czy wspomniał pan o właśnie o Bertrandzie, właśnie ta nowa aktywistka, o której mówiłem? To jest 41 osób na liście kandydatów. Ale uważam, że na ten moment Francuzi mają prezydenta, który zna sytuację wewnętrzną i w momencie utrzymywania, to jest ciekawe, ale w momencie pokazywania, że w państwie są kryzysy i tutaj możemy powiedzieć COVID, możemy powiedzieć migrację, możemy powiedzieć terroryzm. Odbiorcy będą mieli świadomość, że ta osoba ma wiedzę na temat tych kryzysów i jak sobie z nimi radzić. Nie jest nam potrzebna nowa miotła teraz, gdyż dobrze jest jak jest, nie jest najlepiej, ale jakoś sobie radzimy
i warto poczekać. Więc myślę, że jest, jeśli nie teraz Marine Le Pen, to dopiero za kolejne 5 lat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zakończyliśmy diagnozą o tym, kto będzie potencjalnym przyszłym prezydentem Francji. Ja sobie pozwolę zachować to i być może jak ten wynik wyborczy okaże się tak, jak pan doktor przewidział, to wrócimy do naszej rozmowy i wtedy pierwsze, od czego zacznę, to powiem, pan doktor miał rację. Powiem tak, mam świadomość tego, że może się to zmienić i teraz tylko na koniec wspomnę, kiedy to się może zmienić. Przede wszystkim bardzo trudna sytuacja Francuzów w Afryce i tam nieporozumienia z rządami tych państw, to po pierwsze. Po drugie, seria ataków terrorystycznych w Republice Francuskiej, która pokaże, że Emmanuel Macron sobie nie radzi i to od razu będą punkty na konto Marine Le Pen. I właśnie w tym należałoby uszukiwać jej szans, że takie ataki automatycznie pokażą, że Emmanuel Macron sobie nie radzi. I ostatnia kwestia, jeśli doszłoby do jeszcze jednego załamania z powodu COVID-a. Nie przewiduję takiej kwestii, o czym pisałem w swojej książce ostatniej, Walka z terroryzmem, polskie rozwiązania, francuskie doświadczenia. Tam wskazałem, że Francuzi bardzo dynamicznie rozwinęli te struktury. Jeśli Macronowi uda się to utrzymać, z przyjemnością wrócę z panem redaktorem do rozmowy i będę oczywiście szczęśliwy, że udało mi się antycypować to, co się stanie w polityce wewnętrznej Francji. Dziękuję pięknie jeszcze raz za rozmowę. Moim państwa gościem był pan dr Aleksander Olech. Rozmawialiśmy o polityce francuskiej, zarówno tej zagranicznej, jak i wewnętrznej. Ja odsyłam do mediów społecznościowych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Tam w ramach cyklu Rodmo Online kolejne rozmowy o tym, co dzieje się na świecie. Bardzo państwu dziękuję za nasze wysłuchanie i panu doktorowi za spotkanie. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.